docenionego przyjaciela Józia. Dzień dobry, panie pan. Na moją komendę prawo baczność. Pod tablicą czy za tablicą? Na prawo bacz! Tam ktoś jest w masce. Do złożenia. Będzie przynajmniej jeden tydzień zaciągnie warte tu. Ciąg tę maskę. Panowi panu Kazimierzowi, prezesowi Cholewie oraz panu doktorowi Józefowi Wieczorkowi. Od samego początku przyjeżdżamy tutaj. To już jest ponad 20 lat i po prostu mamy nadzieję, dopóki na pchu nie zabraknie, jakoś będziemy tutaj się starać podjechać. No, jak państwo wiecie, jest to 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie. Jesteśmy tutaj przy pomniku jednego z twórców właśnie tej konstytucji, Hugona Kontaja. No i trzeba pamiętać po prostu, że Rzeczpospolita wtedy schyliła się ku upadkowi. XVIII wiek to był wiek upadku Rzeczpospolitej. Chciano odnowy, z tym, że po prostu tak się złożyło, że to już się wszystko nie chciało za bardzo stoić między sąsiadów takich, a nie innych. Wdzięczność też była, na przykład ze strony Austrii, nie tylko, też Prus, ponieważ niecałe około 100 lat wcześniej, czyli w 1683 roku, polskie wojska uratowały, że tak powiem, chrześcijańską Europę, a przede wszystkim Austrię i nie tylko. No to wdzięczność była przy pierwszym rozbiorze Polski w 1772, a później już po uchwalenie Konstytucji 3 maja nie pozwolono na odrodzenie Rzeczpospolitej. Był drugi rozbiór Polski, powstanie kościuszkowskie, trzeci rozbiór Polski i abdykacja króla Grodnie, króla Stasia w Grodnie, który wyemigrował do Sankt Petersburga. Taka była historia rzeczy. A ostatni hetman Rzeczpospolitej, Potocki, pod golonym łbem chodził po ulicach Petersburga i cieszył się, był dumny, że zachował swobody szlacheckie. Nic dodać nie dując. Przy dzisiejszych czasach. Dobrze by było, żeby ten naród polski wreszcie po tylu latach się zjednoczył. W końcu były kazania księga skargi, a coś też mówił w XVI wieku, w połowie XVI wieku Jan Kochanowski z Czarnolasa. I to sobie należy wziąć do serca. Co? To państwo chyba wiecie, co powiedział Kochanowski. To jest bardzo aktualne, bardzo na czasie. Cały czas, tyle wieku. No to tyle. Panie prezesie, może pan słowo. Dziękuję. Powiem wprost. Niewielu z polityków jest takich, którzy otrzymują słowa. Nie znam za długo pana marszałka Kozłowskiego, ale to jest jeden z bardzo niewielu polityków, a po prostu robimy to już 24 rok, Fadon istnieje. 650 razy ponad żeśmy byli na różnych uroczystościach państwowych, rajdach, zawodach kawaleryjskich, odsłanianiu pomników wielkich Polaków i tak dalej. Prawie nigdy nie otrzymali słowa. A jednak marszałek Kozłowski stanął na wysokości zadania i po prostu pod jego patronatem jesteśmy tutaj, bo też trzeba wiedzieć, że trzeba załatwiać wszelakie pozwolenia i tak dalej. W dzisiejszym ciężkim czasie, jak jest pandemia, jest to trudno, ale my jesteśmy tutaj. Także jestem wdzięczny panu marszałkowi Kozłowskiemu. Mam nadzieję, że po prostu ktoś kiedyś tego człowieka doceni, bo to jest człowiek z moralnym krytyczny. Na pewno państwo wiecie, kto to był ojciec generał Adam Studziński.
bo tak. On urodził się w Żółki w 1911 roku. Zmarł w 2006, jest pochowany na cmentarzu rakowickim. On był kapelanem w drugim korpusie. Oprócz tego był naszym kapelanem szwadronu od początku. Wziął mnie, zaprosił mnie, bo to często do niego chodziłem, zresztą wiele uroczystości my wspólnie razem przeszli, tu w Krakowie i nie tylko. Wielki człowiek, skromny człowiek, wiele mi przekazał wiadomości. Z końcem lutego 2006 roku zaprosił mnie do Dominikanów i położył mi rękę, popatrzył mi się w oczy i mówi tak: przyrzeknij, że nie zlikwidujesz szwadronu. A mówię: ojcze generale, ale dlaczego tak? Tak ojciec generał mówi. Mówi: przyrzeknij mi. A mówię: tego zrobić nie mogę. Mogę tylko powiedzieć, że dotąd będę trzymał szwadron, dopóki będę mógł, jeszcze wsiądę na konia. Więcej nie dam rady zrobić, bo po prostu wsparcia prawie, że nie mamy nijakiego. Ja fortunę wyłożyłem, nie jeden kamienicę by się zbudował na to. Robię to z pobudek patriotycznych. Nie tylko ja, ale i koledzy poświęcają swój czas i tak dalej. Nikt nam prawie nie pomaga. A jeżeli chodzi o rząd, w ogóle kompletnie nic, nigdy. Oprócz obietnic nie mówili, ale zostawmy pieniądze, bo pieniądze są ważniejsze. Najważniejsza jest ojczyzna. I po prostu powiedział mi w ten sposób ojciec generał Adam Studziński. Proszę Państwa, proszę wysłuchać, co powiedział mi. Bo to jest bardzo ważne. Mało kto wie, bo może nikt nie wie. Powiedział mi tak: widok kawalerii na ulicach, na terenie państwa polskiego, po prostu Polacy są na kolanach i widok kawalerii podnosi na duchu, bo Polacy są naprawdę na kolanach, są skundleni i po prostu wzbudza dumę z przeszłości, bo Polska miała najlepszą kawalerię na przestrzeni dziejów. Kawaleria polska, a w tym husaria, została uznana na najlepszą kawalerię wszechświata. W dziejach w ogóle ludzkości. 125 lat nie była pokonana, a legiony rzymskie za najlepszą piechotę. Mamy być z czego dumni. I po prostu, ja to wiem, sam tego doświadczyłem, było to pod tam, wtedy byłeś, co pani Bortnowska była, córka generała, tu jest pan pułkownik, może zaświadczyć, córka generała Bortnowskiego. To był generał z II Rzeczpospolitej, był dowódcą kawalerii, między innymi. Kawalerzysta. I zobaczyła nas tam po tym Pałacie Słowackiego, tam pamiętasz, co ten pan pułkownik Herod był i tak dalej. I ta pani straciła, zemdlała. Jak ona zobaczyła, o Jezus, ułani mojego tatusia, to była staruszka. Tak było, panie pułkowniku? Tak, potwierdzam. Takie rzeczy się działy. Także przekonałem się, że rzeczywiście tak jest. Widok kawalerii podnosi na duchu, bo byliśmy narodem dumnym, po prostu narodem, w którym się liczono i kawaleria była obrońcą granic Rzeczypospolitej. Kiedyś generał obcej armii prosił o pozwolenie, żeby mógł porozmawiać z husarzem. Normalnym towarzyszem, bez dystynkcji. Tak się ceniono. A dzisiaj co? Do tego trzeba po prostu takich ludzi jak Państwo, bo gdyby nie Państwo, nie byłoby nas tutaj po prostu. No, coś musimy robić. Jesteśmy w końcu dumnymi krakowianinami. No i ponad wszystko Polakami. To tyle. Jeżeli tutaj pan doktor chcę, wykładowca akademicki i tak dalej, chcę powiedzieć, mój serdeczny przyjaciel, powiedzieć parę słów. Serdecznie proszę. Ja bym się chciał zwrócić przede wszystkim do ojców, którzy mają synów, żeby ci synowie siedli na konie i tradycję polską poznali i dokumentowali to. Bo tak się składa, że coraz mniej mężczyzn, młodych ludzi siada na konie, kobiety siadają. Zaczynają zawstydzać mężczyzn. Kobiety też w naszej historii odegrały rolę ważną i mówienie jakieś tworzenie sztucznych konfliktów między mężczyzną a kobietą to chyba to ludzie, którzy mają dziwne, żeby nikogo nie obrażać, widzenie świata, ale na pewno to widzenie świata nie jest właściwe. Dziękuję. To jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Panie pułkowniku, chcę jeszcze powiedzieć, że razem z panem pułkownikiem, żeśmy zaczynali po prostu w 98 roku stworzyłem krakowski szwadron ułanów i byli tacy ludzie, patrioci, jak między innymi tutaj pułkownik Brodecki, czyli tutaj doktor, wykładowca akademicki, pan Janusz Kalukin, serdeczny przyjaciel jeden i drugi. Zrobiliśmy bardzo wiele wyjazdów, byliśmy jako husarze na Kalembergu. Lata skończona! Odpełnienia warty wystąp.
prawie wczoraj byś go nie ruszył. Chodź, no, idziemy pod pomnik Piłsudskiego. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Panie i jeźdźcy. Odpadł.